Hej, z tej strony Ewelina, witam was w kolejnym odcinku i zobaczcie sobie, jak ja sobie po prostu ten deck zmodyfikowałam, bo jak wszyscy wiemy, tak was informowałam chyba o 6 rano na społeczności na YouTubie, że mam ogromny, wielki problem z golemem. Dzisiaj jak grałam właśnie po 6 rano, jak trafiłam na golema z Nightwitch, w ogóle z jakimś knightem, z muszkieterką, z lumberjackiem i nagle klonem, to myślałam, że wywalę telefon przez okno. Serio, serio, s-e-r-i-o. To była po prostu tragedia. Tragedia rozegrała się po 6 rano. Tak jest. Tak jest, moi drodzy. Także postanowiłam, że tak. Wywalę barbariany i wrzucę w mój deck Inferno Tower. Wywaliłam te smoki szkieletowe, że tak powiem, i wsadziłam Nightwitch. No i rudą zostawiłam, bo stwierdziłam, czemu nie. I mam nadzieję, że dzisiaj na odcinku, bo aktualnie mam pucharków 6134, słabo, bardzo słabo, i jestem ciekawa, na jaki deck trafimy sobie właśnie w tym momencie, a więc standardowo trzymajcie za mnie kciuki i żebym nie trafiła na golema, bo nie chcę bluzgać, naprawdę nie chcę bluzgać. A więc co, moi drodzy, jedziemy z tym koksiurem. Błagam, tylko nie golem, błagam, mam tego serdecznie dość. Na początku lawa, Nightwitch, Miner i strzałki. Może być, bo jak jest lawa na początku, to może być. On wypuścił 3 szkieleciki, więc może być... A... X-Bow. Standardowo X-Bow. Okej, okay, ja sobie chyba jeszcze tak troszeczkę poczekam. I zamiast Lighta mamy w tym deku Firebola. Więc też jest naprawdę ciekawie. O nie. O nie! Ja już mam powierzy, tak? Tak jest. Najgorzej. Zaczynamy odcinek od pierwszej porażki, bo jeżeli zignorujemy X-Bowa na jakimś tam etapie naszej malutkiej rozgryweczki, to potem ciężko jest nadrobić, ale zobaczymy. Wypuścił tutaj Ice Wizarda, bacy fajnie obiły, no ale... O, trochę za wcześnie ten Fireball. Zobaczymy, czy uda mi się coś zdziałać. Inferno mi się pokazało. Mamy Inferno Dragona i mamy Inferno Tower. Tylko jak grać, żeby kurde to wszystko grało, no nie? Zacznę sobie ponownie lawą. I tutaj powinnam postawić teraz Inferno Tower. On postawił Teslę. Okej, niech będzie. I już nie mamy. Nie mamy. Plus jest tego taki, że... Tesla on już wykorzystał, ale z racji tego, że X-Bow jest też szybkim deckiem, to on sobie to szybciutko przetasuje. Ja teraz mogę sobie użyć Poisona. Tak jest. Właśnie, zamiast Firebola i Lighta mam Poisona. Oh my god! Nie wiem, czemu mi się w ogóle ten Fireball tak w mózgu bardzo mocno odbił. Jak widzicie, mamy już wieżę ubitą i zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co dalej. Wypuścił Firebola, ale powiem wam, on też tak gra chaotycznie, ja też tym deckiem jeszcze nie potrafię grać. Czy ja w sumie potrafię każdym deckiem grać? Raczej nie. Znaczy, chodziło mi całkowicie o coś innego, ale... Ale okej, nieważne. Tesla, dawaj. No, postawił Ice Wizarda, ale chce się jak najbardziej bronić. Jak najbardziej chce się bronić przed tym X-Bowem, tylko jak widzimy, tutaj jest po prostu tak ciężko. 28 sekund. Czy ja będę w stanie coś, kurczę, tam zrobić? To się okaże, bo jak na razie jesteśmy w beznadziejnej sytuacji. Naprawdę beznadziejnej. Niby mam to Inferno, ale zobaczcie sobie, jeżeli on ma rakietę... Boże, przecież on ma Firebola! Halo, Ewelina, co się z tobą dzieje, kobieto? Kobieto, 8 sekund zostało. 8 sekund zostało. Ja to też tak Inferno beznadziejnie wyrzuciłam, ale okej, okay, może tak być. Wyrzucimy sobie strzałki. Tak jest. Dawaj, Ewelina, broń się i jazda, kurde, z nim, jazda. Tylko kurde, ja w ogóle jeszcze nie użyłam nawet Inferno Dragona, tak mi się wydaje.
Postawimy, o tak. Oh yeah. Bang, zjedliśmy. Nie, on nas wykończy. On nas, kurde, wykończy, moi drodzy. Wykończy nas fireballem i logiem. Także nie mamy już szans. Pierwsza walka jest przegrana. Ale okej, okay. No tak się prezentuje mój dziwaczny deck. On sobie przetasuje szybko fireballa, szybko... szybko właśnie tego loga. I po prostu... przegramy, tak jest. On już właśnie to robi. I koniec, 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 koniec. Pierwsza walka przegrana, ale jest progres, bo nie trafiliśmy na golema. Naprawdę, nie trafiliśmy na golema. Więc gramy sobie drugą walkę, 6100. No nie jest za fajnie, nie jest za fajnie. O nie, trafiliśmy na Polaka. Trafiliśmy na Polaka. Do powodzenia, kolego. Ja mam taką zasadę, że nie gram z Polakami na remis, bo wiele razy zostałam po prostu, jakby to powiedzieć, tak delikatnie oszukana, żeby nie przeklinać, więc gramy na Hoga 2-6, więc powinno być teoretycznie łatwo, ale ja mam tutaj Poisona, więc tak dziwnie będziemy to zagrywać. On tam pewnie postawi nam te trzy szkieleciki, a ja teraz nie mam po prostu na dłoni. Nie mam na dłoni. Nie mam na dłoni czego? Moi drodzy, czego nie mam? Strzałek, ale już mamy po wieży. Znaczy on ma po wieży, nie my, on. No jeszcze chwilka i będzie miał po wieży. Ale życzę ci powodzenia. Mam nadzieję, że kurde to jednak wygram, bo walka na Polaka zawsze stresuje. Nie wiem jak wy, ale ja za wszelką cenę chcąc wygrać, popełniam czasami takie ogromne błędy, że aż po prostu wstyd. Serio, wstyd, wstyd, wstyd. No i mój Poison nie objął tego kanona. No ale cóż, no ale cóż, no ale cóż. Musimy teraz... Nie wiem dlaczego on w ogóle wyrzuca tego fireballa. Nie wiem jaki to ma sens. Naprawdę nie wiem. Nie wiem jaki to ma sens. Dobra, skoro on spamuje emotkami, to ja też pospamuję. Czekam aż on wyrzuci Hoga i wtedy go zaskoczę Inferno Towerem. Oh yeah, Inferno Towerem go zaskoczymy. Wyrzucamy Minera. Chyba tam nie ma żadnego zagrożenia od jego strony. I tak jest, 29, już jest wieża ubita. Dawaj tego Hoga, bo chcę ci pokazać, że mam Inferno Tower. I na pewno cię tym zaskoczę. Na pewno cię tym zaskoczę. Jejku, nie wiem. Kurde, mi się wydaje, że on gra tak jak ja. Tak jak ja on gra, wiecie? Tak właśnie bez pomysłu, tak bezsensownie. Ja też czasami gram na takie deki i... Jakbyście widzieli nieraz jak ja gram, czasami jest taki wstyd, jak mnie ogląda na przykład trzy osoby w klanie i potem mi piszą, Ewelina, co to się stanęło, jak to w ogóle możliwe, to jest po prostu przypał, jak ktoś ciebie ogląda, nie? Także jeżeli moi klanowicze, znaczy moi klanowicze, nie wiem czy tak w ogóle to mogę nazwać, ludzie, z którymi jestem w klanie, jeżeli mnie teraz oglądacie, to chcę wam pokazać, że jak widzicie, że gram na arenie, to nie wchodźcie tam. Nie wchodźcie, bo tam zobaczycie, że tam się rozgrywają takie sceny, że naprawdę wstyd patrzeć, bo mnie to tak stresuje, jak ktoś mnie ogląda, że masakra. Druga walka wygrana, pozdrawiam cały klan Only Winners. No, tym razem się nie udało. Ale życzę ci powodzenia i twojemu klanowi również. Lecimy sobie z kolejną walką. Jestem po prostu w takim mega szoku, że nie trafiliśmy jeszcze na golema, że serio, ale uwierzcie mi, że gdybym zmieniła deck na jakiś inny, to bym trafiła pewnie jakąś kontrę, bo właśnie grałam na golema, ja grałam na golemy właśnie wczoraj, czy przedwczoraj i tak sobie myślę, dobra, skoro on mnie rozwala tym deckiem, no to ja też spróbuję nim zagrać, co nie? I wzięłam tego golema i... Pierwsza walka to było co? To była pekka! Zobaczcie sobie, jaki popełniłam błąd leciutki. Leciutki, który bardzo mnie mocno kosztuje, bo aż wierzę. Więc naprawdę szok. Ja też nie powinnam tak dużo gadać, a skupić się bardziej na grze, co nie? Ale może mi się to kiedyś uda.
Może mi się kiedyś uda wyćwiczyć podzielność uwagi, że będę, wiecie, tutaj wywijać i jednym okiem patrzeć na... Ma rakietę! Ale teraz możemy, tak mi się wydaje, że na spokojnie możemy teraz właśnie z tym Inferno Dragonem działać, bo jak on wyrzucił... Chociaż wiecie, on ma pewnie... Bo on ma takiego bardzo chyba zmodyfikowanego baita, tak mi się wydaje, nie? Bo przeważnie tak tego Knighta tam nie ma, chociaż w sumie nie pamiętam. Mam nadzieję, że nie zaskoczy nas Inferno Towerem, bo... Jezus, dobra, on ma Teslę. On ma Teslę. Oki. Dobra, ja tam wyrzucę Minera, ale on pewnie wyrzuci armię szkieletów, a ja teraz nie mam strzałek. Nie mam strzałek. Aha, przybliżył nas. To nieźle. Tam wyrzucę strzałki w takim razie. Tam wyrzucę. I zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, czy będzie jakaś tragedia. Czy nie będzie. Lubicie, jak gram i przegrywam? Bo ja bardzo nie lubię. Serio, nie lubię strasznie. O, pięknie. Dałam się oszukać, moi drodzy. Dałam się mega oszukać. Tutaj sobie wypuścimy Inferno Towera, nie Inferno Towera. Jezus, cały czas mi się to wszystko myli. Wszystko mi się myli. Bang. Czy on wypuści teraz armię szkieletów? Nie. Dawaj. Wypuścił rakietę, ale już jest po wieży, ale jest bilans spoko, bo wygraliśmy dwie walki i tylko jedną przegraliśmy, więc jest naprawdę mega progres. Ja się teraz zastanawiam, czy jak będę nagrywać teraz właśnie drugi odcinek po tym, czy też tak nam ładnie pójdzie, czy będą ogromne minusy, ale dobra, wygraliśmy, więc mogę kończyć odcinek, także moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się spodobało i że chcecie tego więcej, a więc do usłyszenia, do jutra, pa pa!